Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj powtórka sprzed tygodnia. Przyjechałem na to pola. Myślę, że dzisiaj może jakieś sreberko się trzaśnie. Pozdrowionka. I co? Subskrypcje, lajki, komentarze. I do pierwszego fajnego dołeczka. I zapraszam do oglądania. No i mamy po kilku śmieciach, mamy monetkę. A jest to jeden haler. Tysiąc 912. Tak, halerek. No dobra, zobaczymy jak to biło. Trzydzieści sześć, jakiś łamany. 35. Dobra, jest pierwszy moniak. Tym razem wpada guziczek. Płaski, nic nie ma na nim, nie. Ale uszko jest. No i fajnie. Teraz wpada taka klamra od pasa. Bo duża. I co, chodzimy na razie nic ciekawego. Ale ja się nie poddaję. Myślę, że tu wpadnie coś. Petardino jakieś. Dobra, lecimy. No i wreszcie coś. Tu mamy wielką monetkę. Już chyba wiem co to jest. Dwie kopiejki. Tak jest, dwie kopiejki, ale stan. Ta strona trochę, ale ta zarąbista, a rocznik 1909. O, biło jak zwykle wysoko na 90, one tak biją, no i dobra. No i to jest cały urok wykopek. Po to przyjechałem. Jest sreberko. Proszę. Pięć groszy polskie. Jest. Teraz na łące jestem i wpadł taki pocisk. Złapałem za czubek i się rozszedł. O. No i co? Nic z tego nie będzie. Leci do dołka z powrotem. Kawałek sztuczca wyszło. Jakiś inicjał KB. Aluminiowe. Dobra. Jesteśmy tu nad rzeczką. O.
rzeczka płynie jak wszystkie rzeki zbierają. Wody przybywa. Byłem tu tydzień temu, to jeszcze nie było tego. No dobra, taką dziurę wykopałem i tam jest monetka. Ojej, ale zajechana. 5 groszy. Czterdziesty dziewiąty. Tak jest. Ale jest moniak. No i sygnał 57. I tu się coś srebrzy. O! Jaki ładny polmosik. Czyste srebro. Ja. Jest następny moniaczek. Tym razem 2 grosze. A rocznik? 49. Dobra. I mamy tu petardę. Nie wiem, czy to srebro, ale jakaś odznaka. Zobaczcie sami. Co to jest? Orzesz. Ale urwana, nie ma dołu. Co to jest? Koło rolników. No jest mega strzał. No i dla takich poszukiwań warto wyjść, trochę siły stracić, ale petarda. Teraz wykopałem monetkę. O. Tutaj 50 groszy PRL. A rocznik dojrzymy. No nie, ale jest następna monetka. No i fajnie. No i wpada dwójeczka. No i fajnie. Będzie do automatu. Mamy tu monetkę. Ona jest tu. Ale taki zajazd. Nie. Będzie grosik międzywojnie, ale zajazd. Albo 2 grosze. Nie grosik. Ale masakra. Torf, wiadomo. Tak, 2 grosiki. Teraz padł taki guzik. Bez łóżka urwane. Orzełek jest, ale nie wiem, czy to jest PRL, czy korona jest. Nie wiadomo. Mamy znowu dołek. I mamy moniaczka. Co to jest?
międzywojnie. 20 groszy międzywojnie. To ładne. Z niklu. Rocznik 23. Proszę. To ładne. Super monetka. Ok. Teraz pada taka ciekawostka. Jest orzełek. O, jest orzełek. A tutaj? BC. Co to może być? Ciekawa rzecz. Ani to guzik, ani to plomba. PC i coś. Dobra, wstawię fotki. Może coś będziecie wiedzieć, ale zagadka dzisiejszego dnia. Dobra, mamy następną monetkę. Tutaj jeszcze oblepione. Zobaczymy, co to jest. O, wiadomo, z łąki takie wychodzą. Dajcie chwilę, oczyszczę. Wiecie co? Nie wiem, co to jest, ale jest coś starego. Jakaś starsza monetka, bo widzę tutaj u góry. Tu u góry widzę koronę. Ale resztę... No niestety, ale cieniutka. Nic, może w domu coś... tego wyciągnę. I nic, pomału będziemy kończyć. Schodzę z tej łąki. No i powpadało trochę, nie powiem. Mniej niż tydzień temu, ale wpadło. Jeszcze przejdę pole. Tam mam plecak na górze. Dobra. No i wykopałem dziurę. Tu na takim podjeździe droga prowadzi do zabudowań. I mam lapsiora. Tutaj. Tu jest ten lapsior. Zobaczcie. Co to jest? Widzę już 3 kopiejki. Ale taka landara. 1861. No masakra. Ale lapsior. Ale lapsior. Czyścimy drugą stronę. Ale landara. Masakra. No i powiedzcie, jak tu nie kopać? Jak tu nie kopać? I zobaczcie, jaki to jest pieniądz duży. 3 kopiejki. 1861. Ja jeszcze nie widziałem takich 3 kopiejek.
pokażę wam, jak tu bije. ...94, 95. No masakra. Zobaczcie. Wyszedł guzik bez łóżka. Gładki, ale zobaczcie, jaka dziura. Masakra. O. Do końca. Tego czerwonego. Ładnie. 30 cm jak byk. No więc tak robimy podsumowanie. Zaczynamy od guziczków. 3 guziki, tu jakaś plomba. To nie wiem, co to jest. Orzełek. Mamy grosika, 2 złote, współczesne 50 groszy, 2 grosze, 2 grosze międzywojnie, 20 groszy międzywojnie. Tu mamy jeden wycieruch, drugi wycieruch, tu mamy jednego halera 1912, tu mamy jedną boratynkę. Tu mamy 5 groszy polskie, tylko dziwna rzecz, bo ja tu nie widzę daty na niej. I mamy tak, 2 kopiejeczki, no i mega strzał. No, mega strzał, srebrna odznaka, koło rolników Poznań. I zobaczcie, jaki lapsior, 3 kopiejki. 3 kopiejki. 1861. Tu są 2 kopiejki i zobaczcie porównanie. No i co? Zwijamy się i jedziemy do domciu. No to hejka.